To była bardzo fajna przygoda. Ja kiedy usłyszałam, że w ogóle jest dla mnie taka propozycja, że mogłabym podłożyć głos do jakiejś postaci z bajki, to bardzo się ucieszyłam, bo zawsze miałam na to ochotę. Te buty są czaderskie! Same kobiety? Umarłem i jestem w niebie. No cześć! Moją bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy Czesław Mozil i Maciej Sztur przybywają do Królestwa Tatiany Okupnik. A ponieważ królowa Amazonek no, nie miała styczności z płcią przeciwną, na początku myśli, że są to kobiety takie troszeczkę mniej urodziwe. A to co? Rosną im jakieś włosy na twarzy. Proszę pani, zaszło chyba małe... Cisza! Jak śmiesz się odzywać? Nie otwieraj gęby niepytana! Jak już, to niepytany. Co? Niesamowita postać i tak naprawdę gdyby psycholog miał szybko stworzyć jej portret psychologiczny, to chyba by tam parę dziwnych punktów się znalazło. To znaczy na pewno jest to kobieta bardzo energetyczna. My jesteśmy rodzaj męski. Męski? Znaczy, nie, że zaraz. Mężczyźni? Silna, mocna, zdecydowana. Troszeczkę hetera z nieokiełznanymi namiętnościami, które chce zaspokoić przy pomocy jednego z głównych bohaterów. O, prawdziwe są? Jak możesz? Musiałam cię zobaczyć. Gdy ujrzałam cię pierwszy raz, to zrozumiałam, że twoje cudne, boskie, męskie ciało musi być moje. Precz z tymi wszystkimi prawami. Musisz być mój. Aczkolwiek jednakowoż... Jak sobie zdałam sprawę, że tak naprawdę zamknęłam Czesława Mozila i Macieja Sztura w jakiejś komnacie miłosnej, czuję się wyjątkowo i czuję moc. Bardzo to mi się podoba. Po ciebie przyjdziemy jutro. Co? To dopiero? Rozkaz królowej. Nie! Wracajcie! Ja też chcę być wykorzystywany! Cześć, nazywam się Tatiana Okupnik. Zapraszam was wszystkich serdecznie do kin na film pod tytułem Roman Barbarzyńca. Roman Barbarzyńca! Bójcie się, ja tam podkładam głos.